No to pompa, nie? Niezła pompa. No, witam, witam. Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zapakować profesjonalnie obraz do wysyłki. Na starcie chciałbym zwrócić uwagę, że to, co wysyłam, nie jest takim tradycyjnym obrazem na płótnie, tylko obrazem na płycie wiliśniowej, więc to jest pewna różnica, którą trzeba wziąć pod uwagę. Jeżeli wysyłamy obraz na płótnie, to trzeba położyć, fajnie by było właśnie położyć jakąś deskę albo właśnie płytę pilśniową, bo to są tanie materiały, a w pełni ochronią płótno przed jakimś zagrożeniem podczas wysyłki, podczas podróży do kupca. No, także tak. Na pewno są jakieś inne jeszcze poradniki bardzo przydatne. Ja też obejrzałem parę, no ale mój poradnik jest najlepszy, oczywiście, wiadomo. Tutaj pakujemy właśnie w tym momencie obraz w jakąś folię, w którą się, nie wiem, pakuje kanapki albo coś. A pierwszą warstwą tego, pierwszą warstwą ochronną była bibułka taka specjalna do pakowania rzeczy. Nie wiem, jak to się profesjonalnie nazywa, to jest takie, nie wiem, papier do pieczenia czy coś, nie. I tak jak na miniaturce mogliście zobaczyć, będzie, zaczynam podcast na temat Drake'a, wyciągam wszystkie brudy, powiem całą prawdę. No to tak, po pierwsze, Drake jest pedofilem, za to go nienawidzę, są dowody. Kendrick w swojej piosence też przedstawił wiele zarzutów i on też ma dużo dowodów na to. Po drugie, kurwa, jest brzydki, chuj. Ja nie wiem, jak można jakby lubić go za to. Zawsze trzeba patrzeć na wygląd człowieka, a nie na jego charakter. Ma brzydki głos. W ogóle nie wiem, jak można słuchać jego piosenek, szczerze. Jego głos naprawdę przypomina jakąś, kurwa, dyntkę od roweru. No i słyszałem, że się nie myje. Mierdzą mu stopy i ma nieświeży oddech. Także no, beka z niego. I no to koniec. Cała prawda na temat Drake'a. Nie mam nic do dodania. Mogę tylko dodać jeszcze screena z rozmowy mojej z kupcem obrazu. No, jak widać, wszystko doszło idealnie, bez problemu. No i tyle. Nigga.